Jest wiele definicji Kościoła, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na jednej z nich tylko. Kościół to społeczność ludzi modlących się o siebie nawzajem. Często w naszej modlitwie popełniamy ten błąd, że skupiamy się na sobie samych. Ja, moje życie, moje sprawy, o co ja chcę Pana Boga prosić, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie potrzebne, za co ja chcę Panu Bogu dziękować. A tymczasem modlitwa to jest przede wszystkim spojrzenie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na jego sprawy. I do tego zachęca nas dzisiaj, a właściwie wzywa apostoł święty Jakub, który mówi nam o tym, że mamy rozejrzeć się wokół siebie i mamy spojrzeć na tych, którzy potrzebują naszej modlitwy, którzy potrzebują naszego zaangażowania. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Zaproszenie i wezwanie do modlitwy. Zaproszenie do tego, abyśmy podzielili się także naszymi ciężarami, które nas przytłaczają, naszymi cierpieniami z drugim człowiekiem. Jakże często bowiem wydaje nam się, że z naszą chorobą, z naszą słabością, z naszym problemem, z naszą starością jesteśmy sami. Ale tak nie musi być. Bo będąc częścią Kościoła, społeczności wierzących, możemy liczyć także na drugiego człowieka i możemy zwrócić się do drugiego człowieka z prośbą: pomódl się o mnie, pomódl się o moje sprawy. Zastanawiam się teraz, do kogo ja zadzwoniłbym w takiej skrajnej sytuacji, prosząc go o to, żeby o mnie się pomodlił. Czy ty masz takiego człowieka? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to zastanów się właśnie nad tym, do kogo zadzwonisz, do kogo pójdziesz, jeśli będziesz w trudnej sytuacji. Zastanów się, dla kogo ty możesz być wsparciem w jakimś momencie kryzysu, w jakimś momencie, kiedy ten człowiek znajdzie się w potrzebie. Mamy sobie wzajemnie służyć modlitwą. Mamy o siebie wzajemnie wołać do Pana. To jest nasz ogromny przywilej i nasze ogromne zadanie. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Może powiesz, czy ja jestem sprawiedliwym człowiekiem, czy Pan Bóg mnie wysłucha? A czy próbowałeś? Spróbuj, zawołaj, niech Twoja modlitwa nie ustaje. Bo dzisiaj Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy z mocy modlitwy korzystali w naszym życiu. Abyśmy na mocy modlitwy budowali naszą teraźniejszość, naszą przyszłość, naszą nadzieję, naszą wiarę, nasze życie. Zapraszam Cię do modlitwy. Zapraszam Cię do tego, abyś rozejrzał się wokół siebie i powiedział: jestem tutaj, aby się modlić o Was. Jestem tutaj po to, aby modlić się o mojego bliźniego, o bliskiego albo o kogoś, kogo znam po prostu z ulicy, z osiedla. Jestem tutaj po to. A potem, abym usłyszał od drugiego człowieka: jestem tutaj po to, aby modlić się za Ciebie. Módlmy się o siebie nawzajem. Życzę błogosławionych modlitewnych przeżyć.